Igor Jakubowski, dzień dobry, dobry wieczór, koniec gali Polsat Boxing Night, 9. edycja. Igor, jak w ogóle oceniasz całe wydarzenie? Fajnie, fajnie, że coś się dzieje w ogóle, że Polsat Boxing Night wrócił na polską scenę pięściarską, no bo to jest jakby nie było najważniejsze wydarzenie. Fajnie, że Michał Cieślak wrócił, fajnie, że wygrał. Fajnie też, że było kilka fajnych pojedynków. Tak naprawdę gala na plus po pierwsze ze względu na pandemię i tą ciężką sytuację. Po drugie, że oglądaliśmy fajne walki. Oczywiście były też gorsze walki, ale lepiej pamiętać to, co było dobre, to, co było fajne, niż gdzieś tam wygrzebywać brudy. Więc ja jestem zadowolony. Można powiedzieć, że to nie była gala bez historii, no bo pojedynki takie jak Piątkowska Gumienna na przykład, czy inne walki, starcie też Cieślaka i ewentualna jego walka gdzieś za chwilę, być może z Okolim, nie wiadomo jak to się skończy cała ta historia, to tak naprawdę buduje się tutaj coś. No nie, no nie można powiedzieć, że walka bez historii, no bo tak, bo tutaj znowu pojedynek boksersko-MMA tak naprawdę, pojedynek Michała i nie wiadomo co będzie za chwilę, bo tam propozycje się sypią. Więc tak naprawdę no gala z historią, nie można powiedzieć, że bez historii. Jak się w ogóle komentowało w studio, bo obok dużych nazwisk, bym powiedział, Artur Szpilka, Krzysztof Kosedowski, no dobry skład ekspertów, to już na stałe, tak? Czy na stałe? No tak naprawdę na stałe już jestem w Polsacie, a zmieniamy się, cały czas jest rotacja, zmieniamy się, raz komentujemy, raz jesteśmy w studio, więc tak to wygląda, za tydzień, bo w piątek za tydzień boksuję, no to tym razem wychodzę w roli pięściarza, więc cały czas przy boksie, ale w różnych rolach. No właśnie, bo pierwsza walka zakończyła się ciężkim nokautem rywala, jak wróżysz w sobotę następną? Ja nie wróżę, ja wychodzę po prostu zrobić swoją pracę, wykonać jak najlepiej. Przepracowałem ciężko okres, zresztą sparowałem z Michałem Cieślakiem 2 tygodnie, sparowałem z Nikodemem Jerzewskim. Ciężko trenowałem, wiem na co mnie stać, a teraz trzeba tylko wyjść i złapać dobrą formę, świeżości i pokazać to w ringu. To co, życzę powodzenia, dziękuję dzisiaj za krótki wywiad i być może uda się pogadać dłużej troszeczkę. No i co, czekam na kolejne twoje występy, także w studio, bo bardzo miło posłuchać, jeśli chodzi o ekspertów. Dzisiaj dość dobrze, tak przynajmniej chyba jeden zawodnik tylko narzekał, Jan Locik, że troszkę go tam gdzieś wypunktowano, ale myślę, że chyba to nie jest nic złego, jeśli wskazuje się komuś coś, tak? Nie, no oczywiście, jeżeli krytyka jest konstruktywna, to myślę, że trzeba ją przyjąć na klatę, a nie gdzieś tam roztrząsać te problemy, więc tyle. A Jan jest bardzo pozytywnym człowiekiem, więc myślę, że on to powiedział pół żartem, pół serio. A jeszcze zapytam cię o werdykt w pojedynku. No, wydaje mi się, że trochę Przemek Gorgoń nie zasłużył na tą porażkę, ale może się mylę. Chodzi ci o werdykt w pojedynku Staniocha z Gorgoniem, tak? Uważam, z mojej punktacji, którą miałem sam sobie w głowie, bo jej nie rozpisywałem, bo długopisa nie miałem, to 2 punktami, czyli tak jak sędziowało 2 sędziów, ja sędziowałem na Staniocha. Więc to był dla mnie, no ja tak sędziowałem po prostu. Rozumiem, zapytałem o opinię tylko. Dziękuję bardzo. Ale walka, ogólnie walka fajna, bo w dobrym tempie. Dużo się działo, gdzieś tam te ciosy trafiały, dochodziły do głowy, więc uważam, że walka spoko. Dziękuję bardzo. Igor Jakubowski. Również bardzo dziękuję.